Hej, Warnik jestem i chciałbym omówić przez wielu ludzi zapomnianą przez Engów broń, która nie jest wcale aż taka zła, a jest niedoceniana. Czas znaleźć dla niej użytek. Ale żeby to zrobić, to pierw musimy przeczytać i omówić statystyki południowej gościnności. Statystyki południowej gościnności: krwawienie na trafienie, krwawienie trwa 5 sekund, brak losowych krytyków, dodatkowe obrażenia od ognia o 20%. Co możemy wnioskować z tych statystyk w skrócie? Klucz, który zadaje więcej obrażeń niż zwykły klucz, ale nie ma losowych krytyków. To wszystko. Ta podatność na ogień tak naprawdę żadnej różnicy ci nie zrobi, jak grasz inżynierem. Ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to chciałbym was zaprosić na mój serwer Discord, który posiada dużą ilość aktywnych moderatorów i adminów. Jestem tam i często aktywny, więc będzie można ze mną często pisać na czacie. Jest miła atmosfera, inni youtuberzy z Team Fortress 2, mała ilość kanałów tekstowych, przez co będzie się łatwiej połapać, gdzie co jest, i częste konkursy organizowane przeze mnie, i oczywiście powiadomienia o moich innych filmach. Gdy bronisz Control Pointa lub Payloada, to na pewno przyda ci się ten klucz, ponieważ wrodzy szpiedzy będą próbowali się zasypować twoje budowle. Korzystając z południowej gościnności, utrudnisz im robotę, ponieważ po uderzeniu w szpiega będzie krwawił. Więc jak będzie próbował uciec, to będąc niewidzialny, i tak będzie widać, jak krwawi przez kilka kolejnych sekund. No chyba że masz Pybro, to nie potrzebujesz tego klucza, możesz pójść zwykłym kluczem, ale tak naprawdę to już nieważne, co wybierzesz w takim momencie. To już sprawa się komplikuje, ponieważ gdyby nie istniała pewna broń zwana Gunslinger, to po prostu na ataku Gunslinger wszystko robi lepiej, a z klucza nie będziesz miał nawet okazji nikogo uderzyć. Więc doszedłem do konkluzji, że południowa gościnność nie nadaje się na ataku. A jak już chcesz używać klucza na ataku, to tylko kieł. Szybko się budują budowle, więc zbudowanie im działka na spawnie będzie łatwiejsze i szybsze. Tak na ogół, południowa gościnność wcale nie jest taką złą bronią. Jest idealna, gdy nie masz Pybro w drużynie, a niepotrzebna, jak posiadasz Pybro w drużynie. Brak sensownego użytku na ataku i lepszych alternatyw od niej. Na temat trybu średniowiecza nie będę się wypowiadał, może w innym filmie. Do usłyszenia, cześć.